teraz idę do sklepu, do Tesco, właśnie po te skittlesy, ale chciałabym Wam coś jeszcze innego pokazać, bo kupiłam sobie te gumy do rzucia i niby faktycznie tak jest, bo one jeszcze są, jak widzicie, nieotwarte, niby faktycznie tak jest, jak po otwarciu paczki, no, muszę ją otworzyć, bo trochę ciężko, to ją udało się w miarę, okej. Okay. Mam te niby papierosy. I niby jak się dmuchnie, to leci dym. Tak mi powiedziała siostra, no nie wiem. Bo właśnie dziwiłam się, że one takie dymowe są. Zobaczymy. Ja mam nic tu nie leci. Nic, zobaczymy, jeszcze jedną wezmę. O, poleciał. Nie wiem, czy widzieliście, był dym. Dym był. Czyli faktycznie... jak dmuchniecie, to jest... dym w tych papierosach. I tak jak mówiłam, tam z tyłu, nie wiem czy widać, czy nie widać, są naszykowane paczki, gdzie będzie taki mini konkurs, na który Was serdecznie zapraszam. I będzie to do rozdania, oprócz tych paczek, co Wam ostatnio pokazałam, jeszcze będzie parę dodatków. Dzieci i smaki dzieciństwa. Dzieci i smaki dzieciństwa. Dzieci i smaki dzieciństwa. Co mamy ze smaków dzieciństwa? Na razie mam tylko dwa produkty, bo są to oczywiście Andruty, produkt polski. Wiele Was może jadło ten produkt. Oczywiście szyszka. Taka wiewiórka szyszka, którą jadłam wielokrotnie w dzieciństwie. Potem po prostu jakoś zaprzestałam jeść tej szyszki. Z reguły to kupowałam w sklepiku szkolnym. Potem było tak, że nie mogłam tego nigdzie znaleźć, ale znalazłam sklep, w którym mogę to znaleźć. Zobaczymy, jak to smakuje. Zapachowo, bo ja mam tak, andruty zapachowo pachną tak, jak pachniały. Tak to wygląda, a jak to smakuje, czy dalej tak smakuje, jak smakowało? Dalej tak smakuje, jak to smakuje, powiem Wam szczerze, jest to dobre, ale nie wiem, czy ja to coś tak... Tak się zachwycałam w dzieciństwie właśnie, jedząc andruty. Jest to dobre, ale szału nie ma. Czymś widocznie się zachwycałam. Znaczy, czy godne polecenia? Na pewno godne polecenia. Smak mi się wydaje, że się nie zmienił w ogóle. Jest to dobre, ale może nie jest to jakieś super szałowe, ale godne polecenia. Teraz lecimy dalej z szyszka. To uwielbiałam. Ja pamiętam, że to pół szkoły jadło na przerwach. Tak, pół szkoły. Zapach taki toffee, czekoladowy. Tak to wygląda. Jak smakuje? Jest to dobre. Wydaje mi się, że to podczas mojego dzieciństwa było bardziej słodsze. Nie wiem. Na pewno, że się bardzo sypało. Jak się jadło, to się tak sypało, że ja cię kręcę. Jest to dobre. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jak byłam młodsza, było bardziej słodsze, albo po prostu mi się to wydawało bardziej słodsze. Ale taka szyszka z ryżu preparowanego jest godna polecenia, bo jest dobre. Może szałowe nie jest, ale jest to po prostu smak mojego dzieciństwa. Jak znajdę więcej produktów, smaków z mojego dzieciństwa, to zrobię jeszcze taki fajny, długi filmik. A właśnie, bo sobie przypomniałam, bo teraz właśnie wyciągałam nuty, żeby poćwiczyć nuty do perkusji. I teraz sobie przypomniałam, bo miałam właśnie nakręcić takiego vloga. Słuchajcie, ostatnio byłam na perkusji, na lekcji perkusji, tam gdzie sobie chodzę do ragtime'a, do szkoły muzycznej. I tam mamy salę prób. Taką dodatkową, gdzie sobie czasami salkę po prostu wynajmuję i gram na tej perkusji. I słuchajcie, czekałam sobie na moją lekcję i słyszałam, że ktoś w tej salce gra, ale powiem Wam szczerze, w tej salce ktoś za dobrze grał. I to było słychać, że nie jedna osoba gra na instrumentku, były gitary, wszystko słychać. Zgadnijcie, co to za zespół był. No zgadnijcie. Nie wiecie? Był to zespół Piersi. Naprawdę, był to zespół Piersi, tylko nie wiem, czy to, bo teraz są dwa składy. Zespół Piersi, czy to jest zespół Piersi ten, co nagrał Bałkanice? Czy to był ten zespół od Pawła Kukiza? Nie mam zielonego pojęcia. Ale oni tam mieli próbę. Naprawdę mieli
próbę. Powiem wam szczerze, było to bardzo... Znaczy, ja wiedziałam, że zespół Piersi tutaj z Opolszczyzny jest, ale nie spodziewałam się, że tam akurat będą mieć próbę, ale mieli tą próbę. Widzicie? Czyli są rzeczy niesamowite. O cholera, powiem wam szczerze, wyciągałam sobie cały sprzęt, żeby ćwiczyć nuty, ale zapomniałam, że moje pałki są już takie trochę poszczępione. Może nie wyglądają na takie, patrzcie, co mi się stało. Patrzcie. Widzicie to? Wbiłam sobie drzazgę. Ja pierdzielę, powiem wam szczerze. Uuu, jaki ból. Jest. Mam tą drzazgę. Nie będzie jej widać, bo jest malutka. Znaczy malutka, jest dosyć spora. Jest tak malutka. Wbiłam się w pałki. Muszę zacząć się zastanawiać się nad zmianą moich pałek. Bo jak widzicie, one są może nieposzczepione, ale już niestety drzazgi zaczynają się wbijać. A jak sprawdzić, czy te pałki są do wymiany. Jak widzicie, są równe. Nie ma pomiędzy pałkami szpary. Jest taka delikatna. Ale jak się robi większa szpara, to znaczy, że trzeba pałki zmienić. Ale moje po prostu są bardzo poszczepione. Ale mam tutaj wersje zapasowe pałek, więc na razie jeszcze nimi gram. Póki są, to sobie nimi gram. Tym razem mam gaśnicę do przetestowania. Tak ona wygląda. Powiem wam szczerze, teraz załamuje mnie ta pogoda, bo bardzo szybko się, kurczę, robi ciemno. Dopiero z 16, a już jest cholernie ciemno. Tak to wygląda. Niebo smaku truskawkowym. Jest to spray. Powiem wam, to jest taki mały druczek. Wyprodukowany w Chinach. O matko, to nie wiem, czego się spodziewać. Ale próbujemy. O matko, jakie to kwaśne. Jest to truskawka, ale bardzo kwaśna. Czy to jest woda? Może woda taka truskawkowa. Nie powiedziałabym, że to jest woda. Bardziej właśnie bym powiedziała, że to jest jakiś taki sok bardzo rozwodniony. Dosyć kwaskowaty. Czy to godne spolecenia? Powiem wam tak, jak lubicie różnego rodzaju eksperymenty spożywcze, to tak, ale czy to szałowe jest, to nie wiem, czy mogłabym wam to polecić. Bo to jest po prostu takie sobie, myślę, że to jest taki produkt niewiadomy, więc smakowo to jest takie sobie, więc nie wiem, czy wam to polecam. Cześć.